Cześć wszystkim pasjonatom fotografii z tej strony Waldek i kanał Photomix. Dziś chciałem podzielić się z wami niesamowitym odkryciem, a mianowicie sposobem na barwne poprawienie każdej fotografii. Wpadłem na to naprawdę przypadkowo. Siedząc i testując różne techniki czarno-białe natrafiłem na rewelacyjny sposób kolorowania fotografii. Co takiego w nim fascynującego? To jest niesamowita łatwość zastosowania, którą każdy z Was może opanować bardzo szybko. Chciałbym, żebyście dzisiaj razem ze mną odkryli, jak ta prosta teoria koloru może odmienić Wasze zdjęcia i nadać im niepowtarzalny charakter. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat kreatywnego podejścia do edycji fotografii, to nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału. Kliknięcie w przycisk dzwoneczka powiadomień, aby być na bieżąco z najnowszymi wskazówkami i technikami dotyczącymi obróbki zdjęć. Wasze wsparcie naprawdę motywuje mnie do dzielenia się coraz to nowymi pomysłami. Mój kanał to miejsce, gdzie odkryjecie więcej wskazówek na temat kreatywnego wykorzystania edycji fotografii. Dzięki waszemu wsparciu mogę kontynuować tworzenie wartościowych produktów. I materiałów edukacyjnych. Zostawcie komentarz pod filmem i dajcie znać, co chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach. Wasze zaangażowanie napędza mój rozwój. Czy potrzebujesz jeszcze czegoś innego? Chętnie pomogę. Teraz przejdźmy do Photoshopa i do edycji kolorów. Jeśli podobają Ci się moje filmy, wesprzyj mój kanał na platformie Patronite i skorzystaj z dodatkowych bonusów. Cały proces Zmiany kolorystycznej zaczynamy przez przejście tutaj do warstw dopasowania i wybrania Hue Saturation, czyli barwa nasycenie. Pojawia nam się okienko, w którym będziemy edytowali dalej nasze zdjęcie. Zobaczcie, jeżeli wciś, wciśniemy tutaj koloryzację, dostajemy zafarb na całym zdjęciu taki jaki ustawimy w barwie, czyli w Q, jak zobaczycie, przesuwając ten suwak, zmienia nam się całkowicie zabarwienie naszego zdjęcia, natomiast saturacją oczywiście dajemy intensywności tego koloru danego i light mamy jasność znaczy jaśniejsze lub ciemniejsze te obszary z tym naszym kolorem, który Właśnie wybieramy. Najczęściej to, co robiliśmy, to było właśnie przejście saturacji praktycznie do końca i delikatny zafar, który nam tworzył albo sepia, albo właśnie wpadanie czarno-białego obrazu w zielony. Czy jeżeli chcielibyśmy to zrobić takie bardziej dramatyczne, to w niebieski tutaj mogliśmy dodać. Prawda, i te elementy ustawić i zmienić całkowicie wygląd naszego zdjęcia, ale w tym wypadku nie chodzi o to, żeby to zmienić na tonowanie. A tak jak powiedziałem, chcemy zrobić color grading, i teraz co trzeba z tym wszystkim zrobić? Otóż przechodzimy do rodzaju warstwy i z normal zmieniamy na soft light, czyli na miękkie światło. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Chcemy uzyskać w tej chwili, na przykład, zachodzące słońce. Więc z barwy SKU wybieramy taką kolorystykę, która jest odpowiednia właśnie dla zachodzącego słońca. A zobaczcie, co już się stało w tym momencie. To było przed, to jest po. Już mamy całkowicie to zmienione i teraz damy jeszcze nasycenia tej naszej barwy, w tej chwili pomarańczowej. Tutaj, jak widzicie, dolny pasek mamy ten przy koloryzacji, górny pasek taki kolorowy i dolny wskazuje nam dokładnie taki kolor, jaki nakładamy na nasze zdjęcie, czyli w tej chwili jest to pomarańczowy, możemy go rozjaśnić, przyciemnić dodać jeszcze bardziej tej barwy i mamy już tak jak powiedziałem barwę światła, którą chcemy, aby zmieniło nam to całe zdjęcie z takiego można powiedzieć zdjęcia zrobionego w samo południe na takie zdjątko, które akurat wpisuje się w zachód lub wschód bardziej w zachód słońca, ale jakbyśmy chcieli to zmienić, ja tu zrobię CTRL J, czyli Skopiuję tą warstwę, wyłączę dolną i teraz zobaczcie, chcę to oziębić. Czyli o, teraz zrobię poranne, i jak widzicie, mamy niebieskie, i teraz zmniejszę trochę jego nasycenie. O! I mamy całkowicie, jeżeli wyłączę, włączę to, o! Proszę bardzo, całkowicie. Inny odbiór zdjęcia. Teraz mamy naprawdę zimne kolory. A co jeśli byśmy chcieli uwydatnić niebo? Wtedy o tutaj zrobię jeszcze raz Ctrl J i skopiuję, tu wyłączę tą warstwę, wrzucę jeszcze na Normal i teraz zobaczcie, chcę uzyskać kolor niebieski, bo już mieliśmy taki fioletowy, prawda? Ale chciałbym uzyskać taki niebieski jak chmury, jest w tej chwili. Dorzucę może saturacji, żeby to jeszcze bardziej było widoczne. No tu już fiolet wpadamy. O! I teraz chmury odpowiednio przyciemnimy. Jeśli mamy już w tym wypadku niebo nasze zrobione, możemy z normal zmienić z powrotem na soft light i mamy piękne chmury. I teraz, żeby zmienić jeszcze odbiór naszego zdjęcia, oczywiście możemy kryciem. Także zmniejszyć ten cały efekt, lub w najprostszy sposób, jeśli mamy jakieś równe elementy, które możemy odrysować, to bierzemy po prostu pędzel, prawda? Jeżeli mamy białe, bo zazwyczaj taki jest, czarnym wciskamy D na klawiaturze, robi nam defaultowe ustawienia, X przerzuca nam czarny z białego. Ustawiamy wielkość pędzla nawiasami kwadratowymi. O, tutaj mam akurat ustawiony strasznie twardy. O! Ustawiamy i zamalowujemy. Właściwie odmalowujemy te elementy, które chcemy, żeby nie były zaniebieszczone na tym naszym zdjęciu. To już nie będę się bawił. Wszyscy wiemy o co chodzi. Czyli mamy. Teraz pięknie zrobione niebieskie niebo. I bardzo ładnie tutaj odznaczyliśmy tą całą resztę. Od razu ładnie nam to wpływa na wodę. Chmury są idealne. I mógłby ktoś powiedzieć, że no ale jeżeli coś ktoś robi zdjęcia z ludźmi. Dlatego proszę bardzo, mamy tutaj przykład zdjęcia portretowego. Zrobionego w mieście, i tak jak było wcześniej, wybieramy warstwy wypełnienia i barwa nasycenie mamy. Robimy tak samo jak wcześniej, czyli koloryzujemy, zmieniamy rodzaj na miękkie światło. Teraz delikatnie ustawiamy kolor ciepły i zacieplamy, można powiedzieć. Ocieplamy nasze zdjęcie, możemy też rozjaśnić, przyciemnić, ewentualnie jeszcze kryciem delikatnie to zmienić i proszę, bardzo mamy zdjęcie z całkowicie zmienionym odbiorem. Teraz, jeśli byśmy chcieli to oziębić urbanistycznie, żeby były niebieskie te okna, nic prostszego, przejeżdżamy na Kolor niebieski, jak widzicie, ten pasek, który mówiłem na dole wskazujący na jakim kolorze akurat pracujemy, zmienia się też o, w zależności od tego, jak przeciągniemy tutaj nasz suwak barwy. I ustawimy to w tym, w tym momencie, jako błękitny mamy okna pięknie zrobione, i jeśli Niedowiarkiem ktoś by był jeszcze, proszę bardzo, zdjęcie prawie studyjne, czyli zrobione w pomieszczeniu. I tak samo barwa nasycenie, czyli Hue Saturation. Koloryzacja, z normalna, soft light. Już mamy pięknie, ładnie. Możemy to jeszcze zmienić. Proszę bardzo. Mamy. Z, takie już zbrozowacone to zdjęcie, bo ono całkowicie miało inne barwy niż te wcześniejsze fotografie. A jeśli chcemy oziębić, przejeżdżamy tutaj. I mamy także oziębione, i tak jak powiedziałem, jeżeli coś tu przesadzimy, to możemy opacity, czyli kryciem jeszcze. To wszystko sobie poprawić, ewentualnie pędzelek, kolor czarny i, na przykład, odmalować dany element w tym wypadku modelkę lub zastosować zaznaczenie. Jednak ona musi trochę, tak jak widzicie, być w tym w tej kolorystyce, którą zrobiliśmy ogólnie, bo będzie strasznie się nam tutaj odznaczała. Dlatego dobrze by było, jeżeli już tak. Robimy to jeszcze tutaj, krycie zmniejszyć tego malowania, żeby jednak ten zafarb ogólny, w tym wypadku niebieski, także był na naszej modelce. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten sposób kolorowania zdjęć okaże się przydatny dla waszych twórczych projektów. Pamiętajcie, że kolorowanie zdjęć to nie tylko zabawa z ustawieniami. To przekazywanie emocji i przekształcanie zwykłego obrazu w niezapomniane doznania dla oglądających. Dziękuję zatem za obejrzenie i nie zapomnijcie śledzić mojego kanału, by być na bieżąco z kolejnymi poradnikami z zakresu edycji fotografii. Nie zapomnij zostawić po sobie śladów w postaci komentarza. Żegnam się z Wami i zapraszam na kolejny kurs w następny poniedziałek. Cześć.